Poniedziałek, 16 grudnia, Szymon Wasylów. Zapraszam Państwa na Newsroom. W najbliższym czasie gmina Lwówek Śląski przystąpi do Międzygminnego Związku Bóbr, który tworzą miasto Bolesławiec i gmina wiejska Bolesławiec. Celem związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie dotyczącym m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków. Dzięki porozumieniu Lwówek zaoszczędzi kilka milionów złotych. 19 grudnia podczas sesji Rady Miasta radni podejmą decyzję o przystąpieniu do związku. 13 grudnia odbył się finał Powiatowej Ligi Siatkówki Dziewczyn Szkół Gimnazjalnych. Przy tej okazji do Pieńska zaproszona została dwukrotna mistrzyni Europy pani Dorota Świeniewicz, która chętnie odpowiadała na pytania i udzielała rad młodym siatkarkom. Od 15 grudnia obowiązuje zmieniony rozkład jazdy pociągów. Nowa siatka połączeń została dostosowana do oczekiwań podróżnych i planowanych modernizacji linii kolejowych. Nowe rozkłady jazdy są już dostępne na stronach internetowych przewoźników oraz na dworcach. Zbliżające się święta to czas wyjazdów oraz odwiedzin naszych bliskich. Z tego powodu często pozostawiamy nasze mieszkania całkowicie puste. O tym, jak zabezpieczyć się przed ewentualną kradzieżą, dowiedzą się Państwo już o godzinie 17 w głównym wydaniu Faktów TVT. Na te i inne fakty zapraszam Państwa, tak jak już wspomniałem wcześniej, o godzinie 17 do głównego wydania Faktów TVT. Do zobaczenia!